czy przepraszanie wtedy, kiedy dziecko naprawdę zrobiło coś niewłaściwego, w ogóle może być bez sensu? Oczywiście, że tak. I dziś wyjaśnię Ci, dlaczego. Zanim pogadamy o przepraszaniu, jedno słowo wyjaśnienia. Jeżeli czytasz mojego bloga, tam jest taki dział listy do syna i w jednym z tych listów ja mówiłam o tym niezwykłym miejscu, w którym się znajdujemy. To jest miejsce z mojego dzieciństwa, miejsce wakacji mojego dzieciństwa. Magiczne, chociaż z czasem, z latami tracące już trochę na tej magii. Mimo wszystko staram się wciąż tu zabierać dzieci, pokazywać im je i sprawiać, czy dawać im szansę, żeby one same odkryły swój kawałek magii właśnie tutaj. Dziś chcę Ci pokazać ten kawałek magii. A teraz do meritum. Uważam, że przepraszanie bez sensu można podzielić na takie trzy kategorie. Przepraszanie dla nauczki, przepraszanie dla rachunku i przepraszanie dla kultury. Co to znaczy? Po pierwsze, przepraszanie dla nauczki. Dla mnie to jest przede wszystkim przepraszanie na forum. Na forum rodziny, klasy, grupy. Bardzo często wpadają na taki pomysł dorośli z taką chyba nadzieją, że nie tylko to dziecko przeprosi, bardzo często przeprosi grono, wobec którego zachowało się niewłaściwie, to nie jest tylko jedna osoba, wobec której zawiniło. Ale też poza przeprosinami zostanie jeszcze jedna pieczeń upieczona na tym ogniu. Pieczeń wychowawczego zawstydzenia. To dziecko wygeneruje w sobie takie nieprzyjemne uczucia związane z tą sytuacją, które jak w przyszłości będzie miało ochotę popełnić ten niewłaściwy czyn, to przywoła sobie, czy one się same przywołają i ono wtedy podejmie decyzję, nie, kurczę, jednak nie będę tego robił, bo mam takie złe skojarzenie. Problem polega na tym, że to, co czuje dziecko w sytuacji, w której jest zmuszane do przeprosin na forum, to jest gniew, złość, wstyd i upokorzenie. Zupełnie niewychowawczy rodzaj wstydu, jeżeli w ogóle wstyd może być wychowawczy. W każdym razie wstyd, upokorzenie, nienawiść wobec tego, kto zmusił go do przeprosin, wobec tego, wobec kogo zawinił, albo forum, na którym musi przepraszać. Czasem piękne postanowienie zemsty. Czasem tylko postanowienie, że następnym razem, jak będzie coś takiego robił niewłaściwego, to lepiej się będzie maskować, lepiej się ukryje albo po prostu zwali na kogoś innego. Nie ma to nic wspólnego ze skutecznym wychowywaniem. Widziałam to w praktyce i moim zdaniem to się po prostu zwyczajnie nie może udać. No nie ma prawa. Zmuszanie do przeprosin na forum nie ma prawa się wychowawczo udać. Teraz przepraszanie dla rachunku. Są te sytuacje, w których rodzice, albo nauczyciele, albo opiekunowie bardzo skutecznie wychowali swoje dzieci do tego, żeby te były przekonane, że zrobienie czegoś złego jest jak debet na koncie, albo jak kredyt. A powiedzenie przepraszam, jak spłata. Rachunek wyrównany, jest czysto. Trochę może tak jest, ale tu nie chodzi o wybaczanie i o nowy początek. Tylko o te sytuacje, w których jest... Powiedz przepraszam. Ile razy słyszałaś dorosłego albo samo to z Twoich ust wyszło. Powiedz przepraszam. Przepraszam i sytuacja załatwiona. Widziałam to. Siedzi dziecko poszkodowane na dywanie. Nad jego głową wciąż wisi sprawca jego płaczu. Mama sprawcy zauważyła, że coś jest nie tak. Powiedz przepraszam, przepraszam. I mama wróciła do swoich zajęć. No przecież rachunek został wyrównany. Czy myślisz, że sprawca nie wrócił do swojego zajęcia, które przed chwilą przerwano? I zabawny przykład, który widziałam na żywo i myślałam, że pęknę ze śmiechu. Dziecko zachowało się wobec kogoś w sposób niewłaściwy. Mama to zauważyła i reaguje. Powiedz przepraszam, Tomaszku. Co zrobiło dziecko? Powiedziało, przepraszam, Tomaszku. No i jaka z tego nauka? No i trzecia sytuacja. Przepraszanie dla kultury. Kto z dorosłych
opiekunów, rodziców, nauczycieli nie chciałby wychować dzieci kulturalnych, czyli takich, między innymi, które wiedzą, że są sytuacje, w których mówi się proszę, dziękuję, przepraszam. I co się mówi, to sformułowanie jest właśnie bardzo często elementem tej nauki. Tylko znowu dziecko uczy się, co się mówi, a niejednokrotnie nie wie kompletnie, dlaczego to się mówi, albo po co to się mówi. Jak wobec tego nauczyć dziecko, co znaczy słowo przepraszam i kiedy go używać? Jak wychować we właściwym kierunku? Zadajesz 3 pytania. Czy wiesz, za co przepraszasz? Czy żałujesz tego, co zrobiłeś? Czy chcesz się dalej w ten sposób zachowywać? Uwaga! Jeśli dziecko nie wie, za co przeprasza, nie rozumie, no to jest chyba jasne, że przeprosiny są bez sensu. Jeśli, ostatnie pytanie, liczysz na to, że dziecko nigdy więcej tego nie zrobi, no to rzeczywiście to też jest bez sensu, bo no pewnie to zrobi, ale jeżeli nie żałuje, jeżeli w tej chwili nie ma w sobie takiego postanowienia, kurczę, nie będę tego robił, to przepraszanie jest o kant stołu potłuc. Jeśli zmuszasz dziecko, czy skłaniasz dziecko do przeprosin w chwili, w której ono nadal zabiera na przykład cudzą zabawkę, albo trzyma pięść przy cudzym nosie, no to wierz mi, nie ma to nic wspólnego z rachunkiem sumienia, z żałowaniem czy z postanowieniem poprawy. Przepraszanie wtedy jest bez sensu i nie zgadzaj się na nie. Nawet jeżeli dziecko chce to zrobić. Przegadaj z nim to, odczekaj, wróć do tego, nie zgadzaj się na przepraszanie, jeżeli jest ono dla załatwienia rachunku, albo dlatego, że grzeczne dzieci tak robią. Nie wychowuj je do tego. Z czasem wcale nie będziesz musiał tych pytań zadawać. Bo uwaga, na początku je wprost zadajesz przy każdych takich sytuacjach. To nie trwa długo, ja tak też robiłam. Z czasem jednak wychowasz dziecko do tego, że ono samo w sobie będzie te pytania sobie zadawało. Intuicyjnie. I nawet jeśli przeprosi dla wyrównania rachunku, czy nawet jeśli przeprosi, bo tak trzeba, to sobie gdzieś to echem odbije. Twoim zadaniem, czy twoim celem jest dać mu ten pakiet. Jest mu pokazać, po co przepraszasz, co oznacza słowo przepraszam, czy ty to rozumiesz. Naucz go tego. Tak wygląda temat przeprosin i tak wygląda moje magiczne miejsce. Gdzie to jest? To jest Wisła. To jest Wisła w okolicach Zawichostu, Sandomierza, Annopola. Możesz sobie sprawdzić na mapie. Przepiękne miejsca, które bardzo warto odwiedzić. Jeśli Ci się to przydało, proszę poślij to dalej. Pokaż to innym. Zalajkuj film na Facebooku czy na YouTubie. To dla mnie bardzo ważne, bo ja się tym karmię, tym żyję i to mnie napędza. Widzimy się następnym razem.